Domówka z dwójką. Witam wszystkich Państwa na domówce z Kwartetem Śląskim. Tutejsze pomieszczenie to raczej nie wygląda na nasz dom, ale w pewnym sensie jest tym domem. Dla kwartetu trudno znaleźć dom, a nam się udało. Naszym domem jest właściwie Akademia Muzyczna, w której 3/4 jesteśmy pracownikami. I rzeczywiście próbujemy tutaj od ponad 20 lat, a codziennie mamy próby. I dlatego zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na tą domówkę do sali kameralnej Akademii Muzycznej im. Szymanowskiego w Katowicach. Co do repertuaru, mieliśmy też problem, co zaproponować, jaki ten repertuar ma być. I na początek stwierdziliśmy, że zagramy coś, czego jeszcze nie graliśmy publicznie. Coś, co przygotowujemy aktualnie do nagrania. 6 już z kolei naszej płyty z dziełami wszystkimi na kwartet smyczkowy Mieczysława Weinberga. Będzie to jego drugiego kwartetu smyczkowego, pierwsza część napisana w 1939 roku w Moskwie, a później przerobiona w 1989. Pracujemy nad Weinbergiem już ładnych kilka lat, no 5 płyt się ukazało i dlatego ten kompozytor jest nam niezwykle bliski i jeśli pracujemy nad jakimś nowym utworem, te myśli tego kompozytora zawarte w utworze stają się nam coraz bliższe, a coraz bardziej wnikają, że tak powiem, w nasze życie. Weinberg, jak wiemy, miał wielkiego przyjaciela, to Dmitrij Szostakowicz, który był jego wielkim admiratorem i stał się po latach wielkim przyjacielem. I po kwartecie Weinberga posłuchamy Polki ze Złotego Kogucika w aranżacji na kwartet smyczkowy Dmitrija Szostakowicza. To taki utwór, który czasami wykonujemy na bis. Zapraszam. Thank you.
Niedawno, bo w marcu, minęła pierwsza rocznica śmierci profesora Krzysztofa Pendereckiego. Z tym kompozytorem Kwarty Śląskiej związany jest od z górą 40 lat. Ale nie tylko Kwarty Śląskiej. Wydaje mi się, że całe pokolenie 51, pokolenie kompozytorów z tego rocznika, akurat mieszkających wszystkich na Śląsku, czyli Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski i Aleksander Lasoń, są związani z profesorem Pendereckim. I następne dwa utwory chcieliśmy poświęcić i tej relacji, i przypomnieniu tego, że pokolenie stalowolskie, pokolenie 51, w tym roku obchodzi swoje 70. urodziny. Tak się składa, że pierwszy kwartet smyczkowy Eugeniusz Knapik poświęcił Elżbiecie i Krzysztofowi Pendereckim. I mieliśmy przyjemność prowykonywać go na pierwszym festiwalu muzyki kameralnej w Lusławicach, na pierwszym prywatnym festiwalu w Europie Wschodniej Krzysztofa Pendereckiego. Tam bliżej go poznaliśmy i ta znajomość trwała
właściwie prawie do ostatnich lat życia kompozytora. Eugeniusz Knapik poświęcił ten kwartet, tak jak mówiłem, Krzysztofowi i Elżbiecie Pendereckim, a druga część nosi tytuł Pieśni. I wtedy, grając ten utwór przed 40 laty, zupełnie inaczej go się odbierało. Dzisiaj odbieram ten utwór, jeśli go gramy, jako pieśń taką poświęconą właśnie profesorowi Pendreckiemu. I niech ona dzisiaj tak wybrzmi, a w kolejnej odsłonie usłyszymy drugi kwartet samego mistrza Krzysztofa Pendreckiego z 1969 roku.
Jeszcze na zakończenie tej naszej domówki utwór też zupełnie wyjątkowy, bo szósta część piątego kwartetu smyczkowego Aleksandra Lassonia, która ma taki podtytuł Dla aniołów. I długo zastanawialiśmy się też, jaki utwór włączyć pokolenia 51 do tej naszej dzisiejszej domówki. Tak jak mówiłem już o ich 70-leciu, okazuje się, że w dalszym ciągu są bardzo płodnymi kompozytorami, bo i Eugeniusz Knapik niedawno napisał dla nas drugi kwartet smyczkowy, Aleksandra Lassonia zamówiłem kwintet fortepianowy, który będzie prawie wykonany w lipcu na dniach Szymanowskiego w Zakopanem, a potem w Nosprze w grudniu. A ta część kwartetu piątego jest napisana dla aniołów i jest to wyjątkowo piękna część, uważam, która gdzieś wymaga takiej chwili zadumy, chwili spokoju i wydaje mi się, że po tym wszystkim, co przeszliśmy przez ostatni rok, przyda nam się chwila zastanowienia, namysłu i oby ta muzyka przeniosła nas w jakieś lepsze czasy.
Thank you.
domówka z dwójką.